Meghan Markle poszukuje niani do dziecka, które przyjdzie na świat w kwietniu. Każdy, kto kiedyś był w tej sytuacji, wie, że nie jest to prosta sprawa. W szczególności, gdy się ma takie wymagania. Jaka musi być przyszła opiekunka? Meghan Markle niedługo zostanie mamą. Odkąd znana jest przybliżona data porodu, media jeszcze chętniej śledzą każdy krok księżnej. Chcą wiedzieć wszystko. Interesują ich przygotowania związane z wystrojem nowego pokoju dla ich pociechy, a także pieluszki, które dla dzidziusia przygotowali najlepsi projektanci. Szczególne emocje budzi również płeć dziecka. Dotąd nie wiadomo, czy w kwietniu urodzi się chłopiec czy dziewczynka. Meghan Markle szuka superniani. Wokół wszystkich brytyjskich rodzin królewskich, odkąd istnieją media, jest szczególnie głośno. Ich życie interesuje cały świat. Choć z pewnością jest to miłe, to również niesie za sobą ryzyko. Może na przykład dojść do sytuacji, gdy zostanie ono porwane dla okupu. Szczególnie dotyczy to niewinnego dziecka, które ma się niedługo urodzić. W tej sytuacji należy więc przemyśleć każdy szczegół, który uchroni od ewentualnych przyszłych zagrożeń pociechę królewskiej pary. Meghan Markle dobrze o tym wie. Nie odda więc pod opiekę swojego skarbu byle komu. Niania, która otrzyma tą wymagającą pracę, będzie musiała spełnić liczne warunki. Przede wszystkim ma być wyszkolona w sztukach walki. Preferowany styl to taekwondo. Niania z charakterem poszukiwana. Po co niani czarny pas w taekwondo? Ponoć ma ona być nieustannie czujna i w razie zagrożenia umieć obronić dziecko pary książęcej. Oprócz umiejętności związanej ze sztukami walki, opiekunka powinna również znać psychologię i dwa języki. Wymagania dotyczą także jej krwi, musi być rodowitą Brytyjką. Poza tym przydałoby się, aby znała się na gotowaniu i zapewniała dziecku czas pełen twórczej i konstruktywnej dla jego rozwoju rozrywki. Według doniesień prasy Meghan Markle miała sama zajmować się swoją pociechą, ale postanowiła, że jednak nie będzie w stanie pogodzić opieki z pracą zawodową. W końcu ta zajmuje sporo czasu. Dotychczas oficjalne informacje wskazywały na to, że w opiece pomoże księżnej jej mama Doria. Pomysł jednak porzuciła.